Piątek, gdzie burgerka zjeść? I będzie Heartstopper, płatność gotóweczką. Dzień dobry. Okay. Jak ten dziadek leci? Czego na zamówienie? Teraz mnie powinieneś. Co pan taki pospinany? Córka mi zmarła. I ci to współczuję w takim razie? Zdechł jak pies. A ile miała lat? Spokojnie, nienawidziłem jej. Była dziwką. To dlaczego pan taki smutny jest w takim razie? Pan będzie się cieszyć, co pana odpalać. Ale dobry to burgerek. Bardzo dobry ten burgerek. Bardzo go lubię jeść. Bardzo dobry. No też będę jeść. No, mam moja córka dziwka. Nienawidziłem jej. Ale co się z nim stało? Dlaczego umarła? 12 lat kurwa miała. 12 lat. A powtarzałem żonie, że lepiej wyciągać syna z więzienia niż córkę z krzaków. Zapamiętaj to. Jebana dziwka. Ale dlaczego była w krzakach? No domyślnie. Słowem jakimś. Dobrze myślałem, była z jakimś mężczyzną. Nie. Była 12-letnią kurwą. Co? Nie. Jak to słyszę w takim wieku? Najgorzej, że uświadomiłem sobie, że chyba nie nadaje się do wychowywania dzieci. A ile masz lat? 27. Co w jakim ty wieku dziewczynę miałeś? W paru. I w 16, i 20, i 21. Jaju. Jesteś jakimś diabłem. Tak. Jaki pan Lucyfer? Ale mówią na mnie księdza. Miło cię poznać. Ja jestem Forge. Czym się zajmujesz? Pracuję u brata. Brat z robotą lata. Z jaką robotą? Tu i tam wężymy. Wiesz co ci? Możesz powiedzieć, możesz mi zaufać. Dobrze, chodź na słówko. Mama. Już odmuchy. Tak, tak między nami. Jestem tu największym gangsterem. Największym gangsterem w mieście. Serio? Dlaczego nie pan? Co takiego robisz? Każdy mi się boi. Jestem pod strachem. Robię wszystko. Wszystko zlecenia. Zlecenia wykonuję. Pójdę to i tamto. Sprzedaj narkotyki. Gdzie? Od chuja mam ich. Ile masz tych narkotyków? Słuchaj, niektórych mieszkań mam ich od kurwy. Ładujemy to na tony. To już jest grubsza gra. Wow. Grubsza gra. Jestem kinem biznesu. A chciałbyś mi tam zabrać? Zabrałbyś mnie tam? Mógłbym się kiedyś zabrać. Coś się umieje. Tylko uchylić. Ale nie teraz. Teraz nie jest na to czas. Teraz córka mi zdechła. No dobra, ale ty jak jesteś gangster, to cały czas musisz pewnie sprzedawać narkotyki. Tak. I to robię. A zabiłeś kogoś kiedyś? No. I to ilu? Palcach ich nie zliczę. Kiedy ostatnio kogoś zabiłeś? Ostatnio? No. W sumie to dzisiaj. Swoją córkę dziwkę. Jak ty zabijesz swoją córkę? Co? Dlaczego to zrobiłaś? Zginął krwią. Czekaj, wyrzucę. Ejo, kurwa mać. Czy mamy tutaj gangstera. Mogę złapać pierwszą osobę na swojej służbie. Zrobiłem to, bo byłem. Czekaj, że tego ogreska sobie wezmę. Złapię. Dobra, już w sumie to niech dzień dobre było. Dobra, dawaj, chodź ze mną. Jasne. Pojedziesz ze mną? Chcesz się może ze mną poznać? Pewnie, pewnie pójdziesz. To siadaj.
Musisz dokumenty odebrać. Skąd dokumenty? Z komendy, kurwa, mać, wiesz, ostatnio miałem problem, psiarski mnie złapały. No było nieciekawie. Jasne, nie. Też coś zrobiłem na komendzie, kurwa. Wszystko mi zabrały, wszystko. Słuchaj, no powiem ci, że ogólnie, no to myślałem, że da się z nim jakoś dogadać, no ale jest tragedia. Nienawidzę tych pierdolonych psów. Nienawidzę. Powiem ci więcej. Jakbym zobaczył psa, jakby miał przed sobą policjanta, chętnie bym go zabił. Zielonożowałbym go, zgwałcił. Ja również, ja bym zrobił to samo. Dlatego pojedziemy szybko, odbiorę te prawo jazdy i pojedziemy później do ciebie. I zaczniemy cały plan wielkiego rewanżu. Jasne, zróbmy to. A ile masz znajomych i kolegów jakichś? Robisz z kimś te interesy? Gdzie? Robię to z okolicznymi gangami. Przykręcę się na jakichś dzielnicach. Z imienia i nazwiska? Znam. Może mamy wspólnych znajomych. Jadon Whitforth. Jadon Whitforth? Mój wspólnik. A co on takiego robił? Jest moim wspólnikiem. Pomaga mi. Ale też sprzedaje narkotyki i zabija? Cie. To chciałbym go poznać. Dobra, słuchaj. Masz coś do odebrania, czy nie? Tutaj? No. Tutaj już nic. Dobra, chodź. Pomożesz mi, kurde, wiesz, żebyśmy po prostu jakoś się z nimi dogadali. Chodź. Ha. Widzi? Tak, zapraszam. Wyglądają jak Żydzi. Dzień dobry. Proszę się tak nie mówić. Shalom. Chodź, pomóc, bo też prowadzę jedno zdarzenie naraz, no jego nie rozdwoję się. Słuchaj, się stało, mam do ciebie pytanie. No. Mogę ci coś wyznać? Gdzie? Ręce do góry, jestem policjantem. Właśnie przyznałeś mi się do zabójstwa, podnieś ręce do góry. Podnieś ręce do góry. Spokojnie, oficer pierwszego stopnia z tej strony, Forge Glinstone. Złapałem rabusia! Złapałem rabusia! Proszę do niego celować! Spokojnie! Jestem oficerem! Co to jest robione? Jestem oficerem, spokojnie! Zabierzcie go! Ej, nie, poczekajcie! Tamtego! Złapcie! To jest rabuś! Przyciągnąłem go! Otóż tą broń! Przecież jestem oficerem! To uciekł wam! Nie wiem, kurwa, kim jesteś, odłóż tą broń! Ja pierdzielę! Chwy, pomóż nam. Dobrze, spokojnie. Tak, to już spokojnie, poddaję się. No jestem jednym z was. Jestem oficer pierwszego stopnia. Wyrzuć tą broń na bok. Oczywiście, no. Rabusia, zabójcę. Zabójcę przyciągnąłem do komisariatu. Jejku, jestem oficerem! Sprawdź mi w dokumentach, no! Gdzie masz te dokumenty? Prawa kieszeń! No uciekł wam przecież, zabójca! Zabił własną córkę! To jest to funkcjonariusz już! Kurwa, no nie wiem tej! Gościu wchodzi na tego, muszę coś ci wyznać, wyciąga klamkę, żeby na kurwa celować do obywatela. Ja nie wiem, kurwa, kto to jest! To nie do obywatela, mówiłem, że zabójca, no! Ciebie kurwa oficerze pierwszego stopnia popierdoliło kurwa do reszty? Nie popierdoliło i to parę popierdoliło chyba. Mieliśmy zabójcę na komisariacie, musimy go zamknąć. Panie! To są proszę jakieś żarty. Wszystkich i tego na przesłuchanie. A tamty już uciekł, tamty już nigdy tu nie wróci, no. Mieliśmy gagatka największego gangstera w mieście złapanego, jeju. Zobaczymy. A ty spokojnie też. Jakiś żart!
Wszystko mi opowiedział. Sprzedał swojego wspólnika. Dobra. A przecież nic się stało przecież. Jeszcze go spotkam. Wiem jak wygląda. Pamiętam jego rysy twarzy. Jadon. Powiedział, że jeszcze Jadon. Jest może się, bo ja ten, no podznakę przyjechałem. Zapytam chwilkę. Dobra. Dobra, oficerze pierwszego stopnia, podnieś swoją broń i zapraszam za mną. Jasne. Zobaczmy.